Dzień dobry, nazywam się Dorota Wierzbicka, jestem redaktorem w wydawnictwie literackim. Najważniejszy rozdział historii, którą chciałabym Państwu opowiedzieć, rozpoczyna się 1 stycznia 1930 roku w Warszawie. Wtedy to w zamożnej rodzinie Brzezińskich, mieszkających przy ulicy Żelaznej, przychodzi na świat ich pierwsze dziecko, wyczekiwany, kochany syn Marcin. Jego ojciec Julian zajmuje się sprzedażą sprzętu medycznego, prowadzi wraz z bratem fabrykę, firmę przy ulicy Królewskiej. Pewnie niektórzy z Państwa bywają w tych okolicach czasami. To dostatnie szczęśliwe życie, przerwane przez wybuch wojny. Julian zostaje zmobilizowany, trafia do sowieckiej niewoli, a kiedy udaje mu się stamtąd wydostać, wraca do swoich, do Warszawy, a to oznacza do getta. Ale wcześniej udaje się rzecz nader ważna, udaje się umieścić 10-letniego Marcina w polskiej rodzinie, na fałszywych oczywiście papierach, po aryjskiej stronie. Kiedy getto zostaje zlikwidowane, Julian wraz z żoną, bratem, szwagierką, kilkuletnią bratanicą i wieloma dalszymi krewnymi zostaje wepchnięty do pociągu jadącego w kierunku Treblinki. I jako jedynemu udaje mu się z tego pociągu wyskoczyć i przeżyć. Wraca do Warszawy i odnajduje syna. Mają tylko siebie. I relację pełną takiej czułości, która nie przystaje do czasów, bo na czułość ma być czas po wojnie. I wydaje się, że im się uda. Obaj są zaangażowani w ruch oporu. Także 13-letni wówczas Marcinek. O tym, że finał nie będzie szczęśliwy, decyduje wcale niepoważny wypadek. Marcin zostaje wypchnięty z tramwaju, trafia do szpitala, tam czeka na operację i zostaje zdemaskowany przez zakonnicę, pielęgniarkę, która odkrywa, że chłopiec jest obrzezany. Donosi o tym lekarzowi polskiemu, ordynatorowi, a ten pod jej naciskiem gestapo. Chłopiec jest torturowany, nie wydaje ani ojca, ani rodziny, która go ukrywała i trafia na Aleję Szucha, skąd nigdy nie wraca. Wygląda wtedy tak. Dzisiaj by się przygotowywał do egzaminu ósmoklasisty. Po wojnie Julian odnajduje lekarza, który wydał jego dziecko i staje w progu jego mieszkania z pistoletem w kieszeni. To jego prywatny akt zemsty. Zostaje też kolejny raz ojcem, zarówno biologicznej córki Hani, która 30 lat później urodzi synka, którego nazwie po niepoznanym nigdy bracie Marcin. Jak dobrze, że Marcinek, powie kilka dni przed śmiercią dziadek. Julian otacza także opieką finansową trzy dziewczynki z otwockiego domu dziecka i adoptuje córkę swojej drugiej żony. Zostaje człowiekiem sukcesu, powodzi mu się w powojennej rzeczywistości bardzo dobrze, choć nigdy nie zapisuje się do partii. Ale także ludzie sukcesu, też finansowego, siadają w 68 nie z własnego wyboru, pod wpływem antyżydowskiej nagonki do pociągów na Dworcu Gdańskim i Julian jest jednym z nich. Jednym z najchętniej komentowanych i oglądanych spektakli ostatnich lat są zapiski z wygnania Krystyny Jandy, która przyznaje, że to jeden z tych nielicznych spektakli, w trakcie których, stojąc blisko 2 godziny na scenie, nie widzi
na widowni światełek telefonów komórkowych. I to także wtedy, kiedy widownią są licealiści. Żydzi są wciąż jednym z najbardziej nielubianych przez nas narodów, przez nas Polaków. Co trzeci badany, badania sprzed 3 miesięcy, deklaruje niechęć do osób narodowości żydowskiej. Bardziej nie lubimy tylko Romów, Arabów i Turków. Ponad połowa Polaków przyznaje, że denerwuje ich mówienie dzisiaj o zbrodniach dokonanych przez Polaków na Żydach. Co trzeci badany uważa, że Żydzi wykorzystują nasze wyrzuty sumienia. 60% z nas nie chciałaby, aby do ich rodziny dołączyła osoba narodowości żydowskiej. Co trzeci badany nie wyklucza, że prawdą jest, iż Żydzi mordowali chrześcijańskie dzieci na macy. I 80% z nas przyznaje, że nie zna żadnego Żyda.